4 stycznia około godziny 18.30 w Bielawie na ulicy generała Władysława Sikorskiego doszło do zdarzenia drogowego. 38-letni kierowca Skody nie zachował należytej ostrożności, zbliżając się do przejścia dla pieszych, w wyniku czego najechał na poruszającego się prawidłowo tym przejściem 69-latka. W wyniku zdarzenia pieszy doznał wielonarządowych urazów i został przetransportowany do szpitala. Postępowanie przeprowadzą bielawscy dochodzeniowcy.